Dzień dobry moi drodzy. Witam was w czwartek 3 października w dzisiejszym codzienniku biblijnym. A witam was słowami zapisanymi w dwóch księgach w Starym Testamencie, w Księdze Izajasza 44 rozdział 26 werset. Pan mówi: Jestem tym, który potwierdza mowę swego sługi i spełnia radę swoich posłańców. Jestem tym, który mówi Jerozolimie: będziesz zamieszkana i miastom Judy będziecie odbudowane. I z drugiego listu Piotra, pierwszy, rozdział 19, werset. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Moi drodzy, te słowa mówią o proroctwach. Pierwsze są to słowa proroka Izajasza ze Starego Testamentu, słowa mające wlewać w Izraelitów pocieszenie. I zapowiedź tego, że powrócą oni do swojej ziemi, że Jerozolima będzie zamieszkana, a miasta Judy odbudowane. Druga z kolei, drugi z kolei fragment, ten fragment z, z drugiego listu Piotra, to fragment potwierdzający to, że proroctwa Boże wypełniają się, bo wypełniły się one w Jezusie Chrystusie, który jest jak światłość rozświetlająca ciemność. W życiu tych, Którzy poszukują nadziei w życiu tych, którzy poszukują zbawienia. Dla chrześcijan, czyli dla nas, proroctwa Boże się wypełniły. Wiemy, że proroctwa są prawdziwe, ponieważ proroctwo Izajusza wypełniło się w tym, że faktycznie Izraelici powrócili do swojej ziemi, a wszystkie proroctwa ostatecznie wypełniły się w Jezusie Chrystusie. Taka jest nasza wiara. Wierzymy w to. Że to, co Bóg zapowiedział, wypełniło się w Jego Synu. Jezus Chrystus jest Tym, który jest cały czas przy nas. On powiedział do nas, że nie opuści nas aż do skończenia świata. Jest z nami cały czas, wspiera nas w naszych niemocach, wspiera w nas w naszych smutkach i we wszystkich momentach, kiedy tracimy, tracimy no, jakąkolwiek perspektywę sprzed naszych. Oczu. On jest z nami, kiedy jesteśmy pogrążeni w różnych smutkach, kiedy jesteśmy zrozpaczeni, kiedy potrzebujemy powrotu nadziei. Ta nadzieja jest jedna, stała i niezmienna. Jest to nadzieja na życie wieczne, nadzieja wypływająca z wiary, nadzieja na to, że wypełnią się wszystkie braki. Tego świata. Że tam, gdzie brakuje pokoju, tam On będzie. Tam, gdzie brakuje szczęścia, tam to szczęście zawita. Tam, gdzie jest cierpienie, nasta radość. Te wszystkie nadzieje wypełniają się w Jezusie, Chrystusie i w Jego królestwie, do którego wszyscy dążymy i w którym wszyscy jesteśmy zakorzenieni jako. Chrześcijanie. Ta nadzieja jest jak pochodnia w ciemnym pomieszczeniu. Rozświetla, pozwala nam odnaleźć właściwą drogę, pozwala nam się odnajdywać w ciemnościach, które są dookoła nas. Trwajmy w tej nadziei, ona niech nas prowadzi i niech nas strzeże. A wtedy, kiedy jej brakuje, módmy się wzywajmy Boga. On nigdy nas nie opuszcza. Amen.